Dniom bez samochodu. Dziś świętujemy Dzień bez samochodu. Europejski, nie tylko ostrowski. Bardzo się cieszę, że już jest tyle osób i mam nadzieję, że przez najbliższe dwie godziny przewinie się tutaj na Idea tego południa powstała w 1998 roku we Francji. Celem kampanii jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia. Dlatego, że ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę Waszą na to, że my w Ostrowie działamy lokalnie. Generalnie Dzień bez samochodu i masy krytyczne to idea rozpowszechniona na całym świecie. Ale u nas w Ostrowie ma to swój szczególny, taki lokalny wymiar. I my już trzeci rok z kolei organizujemy na przykład w tym dniu na rynku warsztaty plastyczne. I tam właśnie po mojej prawej stronie ruszają warsztaty plastyczne. Zapraszam wszystkich, dzieci, młodzież i dorosłych, do uczestniczenia w tej zabawie. Proszę bardzo, pierwsze miejsce, tak? Masz tutaj gadżety, które refundował urząd miejski Zdalna, bo rzadko używam samochodu, ale jechałam nocą samochodem. Słuchajcie, jakie to jest ważne, żeby rowerzysta był odpowiednio oświetlony, niesamowity. Na własnej skórze tego doświadczyłam. Teraz mój rower zawsze będzie porządnie oświetlony. Namawiam na przyznaną Marii Nowickiej, która w czerwcu była w klasie 6 szkoły podstawowej numer 11. Zadeklarowała się jako 13-latka, a więc w tej grupie wiekowej najmłodsza. Zapraszamy. O, cieszę się, że dotarłaś, bo mieliśmy kłopot z kontaktowaniem się z tobą, tak? Gratuluję. Przypominam, że jest tam również wielki baner wystawiony, na którym każdy może podejść i namalować swój własny rower. Ten baner będzie się pojawiał na naszych masach krytycznych na rynku i będziecie mogli swoje prace podziwiać przez wiele, wiele razy. Ten baner został przygotowany przez naszych ostrowskich graficiarzy pod kierunkiem Piotra Zydorowicza. Bardzo dziękuję Piotrowi za to, że zaopiekował się tą grupą młodych artystów promujących w ten sposób Ostrów, rowerowy Ostrów i promujących jazdę na rowerze. Bardzo im dziękujemy za współpracę. Baner był malowany na zapleczu, na podwórku właściwie Młodzieżowego Domu Kultury. Pragnę w tym miejscu powiedzieć, że Młodzieżowy Dom Kultury już trzeci rok z rzędu współorganizuje z nami to, co dzieje się tutaj na rynku. Dziękujemy panu wicedyrektorowi. Czy pani dyrektor, no, no,
Kozłowa, pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury jest z nami, to zapraszam tutaj na chwileczkę, na moment zamienić może parę słów. Ja próbowałam się z panią w tym tygodniu spotkać, ale nie udało się. Moi malują. Proszę się przedstawić, może pan Jarosław Urboniak był bardzo nieśmiały, ale myślę, że pani jest bardziej śmiała. Proszę bardzo. Dzień dobry, Anna Tosz, od 3 września jestem dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie, co mnie bardzo cieszy. Nie wiem, dlaczego pani nie mogła się ze mną skontaktować, bo z przerwą dwugodzinną w ciągu dnia jestem w pracy do prawie 20, więc chyba to był jakiś taki moment, gdy akurat miałam przerwę obiadową. Nie, to nie była przerwa. Pani była bardzo zajęta właśnie jakąś ważną rozmową, konferencją i tak dalej. Długo czekałam, a z kolei ja byłam bardzo zajęta. Dziękuję, że pani dzisiaj jest z nami. Mam nadzieję, że współpraca nasza będzie dalej przebiegać tak pomyślnie jak do tej pory, dlatego że Młodzieżowy Dom Kultury ciągle bierze udział w naszych akcjach. Oczywiście współpracować na pewno będziemy bardzo chętnie ze środowiskiem, tym bardziej, że biorąc pod uwagę to, że w tym stowarzyszeniu są zrzeszeni moi pracownicy, co mnie bardzo cieszy. Nie wiem, czy któregoś dnia również do tego stowarzyszenia nie wstąpię, bo różne rzeczy w moim życiu jeszcze mogą się zdarzyć, chociażby to, że przeszłam do MDK-u już było jedną taką rewolucją, żeby nie powiedzieć rewolucją. Natomiast to, że ja dzisiaj tu przyjechałam na rowerze, to jest już dla mnie po prostu mistrzostwo świata. No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za podejście, za... Zaczął się konkurs na najciekawszy rower, na najciekawszą aranżację rowerową. Widzę 4 rowery już wystawione. Ten konkurs będzie za 15 druga rozstrzygnięty, więc można... Bo tutaj ma napis Ostrów Wielkopolski. Pytanie będzie przyrodzenie utrzymania naszych rowerów. Ale można też 30 minut poprosić, że jak już tak towarzysząca akcji zwanej Rowerowa Rewolucja, prace konkursowe, te najciekawsze, te najbardziej wyjątkowe. No, namalował pracę, ale teraz już nie pamięta czym. To nic, słuchaj, w takim razie zacznijmy. Lucie, proszę Państwa, nie. Niech lucie, to pasek do klucza. Europejski, nie tylko ostrowski. Bardzo się cieszę, że już jest tyle osób i mam nadzieję, że przez najbliższe 2 godziny przedzimy się tutaj. Tylko pieszo albo na rowerze. No tak, idea tego południa powstała 1900. To nie jedyna atrakcja. Tutaj to ma się wyróżniające 2 osoby. Bardzo dużo pracy, ponieważ 190... Gimnazjum numer 3 imienia polskich olimpijczyków. Drugie w czerwcu, więc teraz trzecia, tak?